Cześć. Witajcie po kraksie. Słuchajcie, no powtarzam ten lot jeszcze raz. Zobaczcie, że samolot jest totalnie zniszczony. Jakbyśmy teraz zrobili inspekcję mu, no to jest niedobrze. Ale zobaczymy, co się wydarzyło tutaj. Ho, ho, ho. No, całkowite zniszczenie. Słuchajcie, więc no co, jeszcze raz. Kupujemy używany samolot. Cyk. Robimy mu inspekcję sobie silnika. Silnik całkiem w ładnym stanie. Airfilter tylko wymienimy. Olej sobie zrobimy taką. Wyczyścimy sobie świece. Tu sobie zrobimy inspekcję, brejki do wymiany i baterię też zapodamy nową. No i jesteśmy gotowi do lotu. Zobaczcie, że tutaj silniczek mamy prawie nowy, 889 godzin, a cały samolot wiek 3858 godzin. Dobra, czekajcie, czy ja tu mam jakieś zabezpieczenia? Mam. Już nie będę wychodził na zewnątrz, zrobimy to wszystko stąd. Pitotkę, pitot cover. 6 stopni w samolocie mamy. Powiem wam, że no zaskakujący był ten ostatni lot i ta moja śmierć w powietrzu, bo przez to urządzenie właśnie wiedziałem, że tutaj trzeba, kurde, powinienem patrzeć się, jak nie miałem widoczności, to powinienem sprawdzać tutaj mój kąt pochylenia. A tutaj zwariował ten i po prostu wpadłem w taką prędkość, że koniec. Zobaczymy, może tym razem się uda. Już teraz będę bardziej uważny, bo jakby mnie to trochę bardziej wyczuliło na wszystko. Czekajcie, checklista, to w dół, tu jest propel, tu jest ten, tu włączamy sobie beacony już. Bezpieczniki wszystkie są. Zawory. Zawory są. Co tu jeszcze? Sprawdzimy sobie jeszcze paliwa, ile mamy. Paliwa mamy dość. Paliwa mamy dość. Tutaj bagaż mamy 23 kg. No, załóżmy, zwiększymy do 30. Dobra, to co? Rozpoczynamy. Full selector, to, tu jest ok, tu jest ok. Fuel pump, czyli też bateria, fuel pump. Mamy ciśnienie. Paliwko do silnika. Do gaźnika zabezpieczamy i skrowniki na BOW od śmigła 10% mocy i rozrusznik. Dziesięć tysięcy. Silnik ładnie pracuje. Włączymy sobie jeszcze światła nawigacyjne i słuchaweczki. Włączamy też już awionikę.
Dobra, i włączymy sobie panele odłączności. Dobra. I tam lecik. Jakoś tak. No i jeszcze raz, słuchajcie, no taka trasa lotu jak ostatnio. Dlaczego tutaj nie mam tej, ale to jest nieważne, bo i tak tutaj tą linię widać. Tu jest tylko od tego miejsca, gdzie ja chyba tu skończyłem. Jakoś coś tu jest dziwnie. Nie wiem czemu. Ale myślę, że będzie dobrze. Dobra, ściągamy, bierzemy sobie mapkę lotniska. Znajdujemy się tutaj, zobaczymy jaką będziemy mieli instrukcję. 119.68. Poprosimy o zgodę. Clearance delivery Piper November 222 Hotel Lima IFR Tusk Sitno ready to copy. Piper November 222 Hotel Lima is cleared to Sitno Airport as filed. 6757. Take off runway 26 climb and maintain 7,000 feet. Departure frequency is 127.45 squawk 7657. 7 potwierdzamy przyjęcie. 7657. 222 Hotel Lima cleared to Sitno Airport as filed. Take off runway 26 climb and maintain 7,000 feet. Departure on 127.45 squawk 7657. Piper 2 Hotel Lima readback is correct. Contact ground on 123.93 when ready to taxi. Good day. Okay. Dobra, zgoda na kołowanie to jeszcze chwilkę. Pas do startu to będzie 26, czyli tak jak ostatnio. Poprosimy zgodę o kołowanie. Hotel Lima with uniform ready to taxi IFR. Piper November 222 Hotel Lima taxi 2 and hold short of runway 26 via taxiway Alpha 2 Alpha 1 Bravo. Contact tower on 123.93 when ready. A2 A1B, czyli tak jak ostatnio, tędy, tędy i tu. Dobra, tu jeszcze sobie przestawimy to urządzonko. Safe. Między 21 a S. Potwierdzamy. Taxi 2 and hold short runway 26 using taxiway Alpha 2 Alpha 1 Bravo Piper 2 Hotel Lima. No powiem wam, że kurde, jestem trochę wkurzony na siebie, że tak łatwo dałem się, że tak powiem, zrobić w bamboko. Jak mogłem zginąć? Kurde, toż po prostu chwila nieuwagi, no. To tylko pokazuje, jak ten trymer jest tutaj niebezpieczny i jak tutaj bardzo trzeba w tym miejscu na to uważać. Dobra, checklista. Taxi. Transponder, altimeter.
29,77. Dobra. Tu jest ok, tu jest ok. Primer, rocket. Zwalniamy hamulec. Hamujemy jedno koło i się obracamy. Hamulce sprawdzamy. Są. I kołujemy. Trochę nam to skika. Niestety. Ale potem już będzie dobrze. Ciekawe, czy będzie błąd na rękawie znowu, czy nie. No jasne. Powolutku. Tutaj w ogóle, kurde, da się ustawić płynność tego trymera. Ja mam wrażenie, że ja go, kurde, mam ustawionego tak, że on po prostu od razu robi jakieś takie straszne skoki. Ja zaraz to spróbuję poprawić, jak się zatrzymam. Zrobimy sobie od razu próbę silnika. Dobra, jesteśmy przed pasem 26. 'Gdzie to się ustawiało? Tutaj. Rudder trim. Tutaj chyba trzeba będzie większy, to on wtedy ładniej skręca. I właśnie elevator trim. I mnie się wydaje, że tutaj może powinienem to zmniejszyć. Czy tutaj będzie taka sama prędkość, ale w rzeczywistości będzie inaczej? To chyba trzeba zobaczyć to w powietrzu. Ale mi się wydaje, że im mniejsza prędkość tutaj, tym będzie lepiej. Dobra, checklista. Aha, próba silnika. No to prosta sprawa. Robimy 2000. I skrówniki. Lewy, prawy w normie. 1800 ruder. A i ten. Proper, go. Proper, myślę, że jest rozgrzany. Trimmer neutral control, sprawdzamy, czy wszystko działa, wszystko gra, klapy, czy się nam opuszczają. Zostawiamy w pozycji pierwszej. Co dalej? Fuel pump, stroby, pitotkę też włączymy. O, te pilota też możemy włączyć. Poprosimy zgodę na start. Okay, wszystko gra. Dobra. Hyper November 22.
2 Hotel Lima QNH 29 decimal 77 wind 234 at 18. Dobra, mamy zgodę. 29.77, ciśnienie jest ok, wszystko gra. Otwieramy przyjęcie. Złaniamy hamulce. I zajmujemy pas. Kurde, no nie mogę sobie wydarować, słuchajcie, tego takiego błędu. Po prostu wkradła się rutyna. Pełna moc. Co jest? Ja pierdziu, widzieliście jaka akcja? Co to się wydarzyło? Weźmy... Wypierdzieliło nam klapę i chyba przez to uderzyłem śmigłem o ziemię. A to wychodzi. No cóż. Do następnego. Pechowy ten kurde, te Mazury. Ale wszystko jest tak jak ma być, więc nie wystartowaliśmy. Może następnym razem się uda. Na razie.